występują. Muzyka. Zdjęcia. Cieszę się, gołąbku, że w końcu to zrobisz. Szkoda, że z tobą nie płynę. Profesorze Eriksson, ponoć przeszkadzam ci w pracy. Poza tym wcale się nie cieszę. To tylko zaręczyny. Coś lepszego niż dziecko bez ojca. Zaręczyny uznają, ale ślub? Nigdy. Muszę im uświadomić, że już nie wrócę. Będę pierwsza od wielu pokoleń. Twoja rodzinka musi być groźna. W torbie masz nasze muszli. Scenariusz i reżyseria. Seeing eye to eye and heart to heart, but maybe I'm just getting old. Used to work, but now I don't. A long gone drive, you know the kind where you take a turn and you don't know why. But it clears your mind, a surefire cure. I need something strong that'll last a little long. Looks on. I jeszcze raz. Przepraszam, zachowujemy się jak na własnym podwórku. Nie ma sprawy. Niech córka się cieszy, że dorasta we wspaniałej rodzinie. To tylko pozory. Nie jesteśmy aż tak szczęśliwi. Wzięliśmy rozwód, ale oboje bardzo się staramy. Przyjechaliście na urlop? Nie. Na pogrzeb. Przykro mi. W porządku. Mój dziadek żył długo i szczęśliwie. Pochodzi z wyspy? Tak. Hagen Blomqvist. Hagen zmarł? Czyli ty jesteś... Tak. Też Blomqvist. Magnus. Bardzo się zmieniłeś. Tato, baw się ze mną. Marie, to jest Lilith Larsson. Dlaczego nie powiedziałeś, że mnie znasz? Gdybym powiedział, ucięłabyś rozmowę. To fakt. Larsson? Te wiedźmy z Sanktany? W takim razie, kim wy jesteście? O co ci chodzi? A kto chciał pociągnąć Eskę przez środek gminy? Blomqvistowie. Larssonowie zawsze byli wrogami postępu. Twoja matka ratuje łosie, choć jako jedyna nigdy żadnego nie widziała. Wasze przetwórnie rybne od lat zasmradzają całą okolicę. Twoja babka obrzuciła mojego dziadka z gnilymi jajami i pomidorami. Zasłużył na to, bo nie spełnia obietnic wyborczych. Przez twoją matkę ja i Nils wylecieliśmy ze szkoły i skończyliśmy w sztokholmskim internacie. Bo podpaliliście dekoracje, nad którymi ciężko pracowałam. Jak horda wikingów. To nie do końca prawda. Do zobaczenia. Albo i nie.
Zmarł Hagen. Tak, dzisiaj jest pogrzeb. Czekają nas ciężkie czasy. Peter kandyduje na urząd burmistrza. Znowu? To wszystko? Gdzie reszta rzeczy? Mamo, w Sztokholmie. Więc wszystkie pojedziemy po nie do Sztokholmu. I co, beczułko? Na pewno za 4 tygodnie? Nie mów tak. Nie mam nawet kołyski. A imię? Nie jestem pewna. Ale twoja babka ma faworyta. Nick. Nika? Bogini zwycięstwa? Na pewno nie odczuję presji. Dla przyszłości. Uwaga gorąca. Dziękuję, babciu. Chcę wam coś powiedzieć. Jesteśmy z ciebie bardzo dumne. Mamy już idealny lokal na twoją kancelarię. A ja mam dla ciebie pierwszą sprawę. Przyszło pismo od adwokata Hagena. Zgodnie z testamentem nasza działka powraca do Blomqvistów. Nie mogą tego zrobić. Skontaktuj się z ich adwokatem. To jakieś nieporozumienie. Powiedz mu, że nie damy się zastraszyć i że lepiej z nami nie zadzierać. Gdzie jest jego kancelaria? Warno. A jak się nazywa? Rudy Holgersson. Tata? Nie zrobię tego. Musisz. Zapomnij o przeszłości. Zapomniałeś, że mi nie pomagał? Nie da się tego załatwić inaczej? Weźmy innego adwokata. Żadnemu nie zaufamy tak jak tobie. Poza tym nas na to nie stać. Przysięgłam sobie, że nie spotkam się z ojcem. Nie wysyłamy cię do niego w roli córki, tylko adwokata. To proste. A wiesz, co jest prostsze? Nie zrobię tego. Nic z tego nie będzie. Dlaczego? Kiedy Rudy ją zobaczy, zacznie go gryźć sumienie i stanie po naszej stronie. Czyj to pomysł? Dziadka. Chciał nam połamać kręgosłupy? Nie jęcz i bądź mężczyzną. Słyszałem, że dziadek schudł. Czyżby zabalsamował sobie jaja złotem? Chyba zabrał ze sobą wszystkie rupiecie. Założę się, że i kolejkę, którą zabraniał nam się bawić. I swoje kufle, żebyśmy się nie pokłócili z Peterem. Śmiejecie się z dziadka? To chyba ostatni żart, jaki nam zrobił. Cześć, Karl. Jak było? Nie miałam jeszcze okazji. Proszę cię, to dwa słowa. Zaręczyłam się. Pojawił się problem z dzierżawą naszej działki. Przykro mi, ale to nie jest już twój problem. Nie zapomnij, po co tam pojechałaś. Nie zapomnij o naszych planach. Nie zapomnę. Dasz sobie radę. Wiem, do usłyszenia. Kocham cię.
Co podać? Jedną wódkę. Gdzie jest Annegret? Już jej nie ma. Bar przejął mój kuzyn. Należał do niej od 30 lat. Gdzie ona jest? W Ameryce Południowej, z kumpelą. Zmieniliście nazwę baru? Niewidzialny łoś? Bardzo śmieszne. Ameryka była jej wielkim marzeniem. Nils? Nie ma piwa. Co? Kobietom nie wolno już pić? Masz coś we włosach. Przepraszam. Zostaw. Hagen jest na pewno szczęśliwy, że czarująca panna Larsson pije za jego pamięć. Czarująca? Mówi to gburowaty Blomqvist? My też mamy słabe strony. Ma styl. Mogłaby być larsówną. Czy to Hagen zarządził zagarnięcie baru? Nie wiem, nie widziałem jego testamentu. Annegret chciała sprzedać. Nils zrobił jej grzeczność. Mój wuj ma tam jeszcze warsztat. My niczego nie zagarniamy. To byłoby coś nowego. Wracasz do Sankt Anny? Nie. A ty? Chciałem stąd uciec. Myślałem o wykopaliskach w Indiach albo Afryce. I co się stało? Odkryłem osadę z epoki kamienia. Na dnie morza, niedaleko stąd. Odgrzebiesz naszą ciemną przeszłość? Chyba tak. A dla uczelni buduje park muzeum. Gdzie? Ojciec oddał uczelni ziemię. Powstanie Uniwersytet Blomqvistów. Za najlepszego ze wszystkich dziadków. Kiedy byliśmy smarkaczami, zabierał nas do lasu i robił z nas mężczyznę. Znikał, a my szukaliśmy drogi powrotnej. Wasze matki ze strachu sikały w majtki. Wbijał nam do głowy jedną zasadę. Cokolwiek robicie, nie traćcie się wzajemnie z oczu. To było jego życiowe motto, z planem na dobre i na złe. A od Lilith trzymaj się z daleka. Przez tę idiotkę wysłali nas do internatu. Omal nie zrujnowała ci życia. Ty i tata nie byliście całkiem bez winy. Ale teraz nie wolno nam się z nimi kontaktować. Mówię poważnie. Diana? Naprawdę chcesz to wszystko nieść? Te odrobinę warzyw kobiety w Afryce rodzą pracując w polu. Na szczęście nie mamy pola. Nie musisz rodzić między ziemniakami i dyniami. To na pewno lepsze niż nudny kurs rodzenia. Tam z bolesnej sprawy chcą zrobić medytację wellness yoga. Chodźmy, jutro też przyjdę. Ukradłaś warzywa? Masz coś na sumieniu? A panie dokąd? Beno? Co za przypadek? Przypadek? Wiejski policjant we wsi? To jest Beno, a to Lilith, moja siostrzenica. Beno pracuje tu od roku. Miło cię poznać. Jak się tu żyje policjantowi? W ekstremalnym napięciu. Tydzień temu mieliśmy czerwony alarm. Turysta zobaczył łosia przechodzącego przez szosę. Wystraszył się i na skrzyżowaniu walnął w drzewo.
Moja mama by mu pozazdrościła. Od lat chce spotkać łosia, ale jej się nie udaje. Nie wolno ci nosić takich ciężarów. Też to powiedziałam. Nad wszystkim panuję. Śmiej się, Peter. Ty na pewno nas nie pokonasz. Dlaczego Blomqvistowi i Larsonowie tak się nienawidzą? Ci machos nie mogą przeżyć, że kobiety radzą sobie bez nich. Lilith, idziesz? Twoja ciotka bredzi. Żałuj, że nie znasz reszty klanu. Kto to był? Policjant, to widać. Ale cię zna. Bo to mała wioska. Byłby kiepskim policjantem, gdyby mnie nie znał. Powiedz mi, kiedy wychodziłaś za tatę, byłaś pewna, że to mężczyzna na całe życie? Oczywiście. Słodki, prawda? Dlaczego jesteś ciekawa? To było dawno temu. Po prostu jestem ciekawa. Po ślubie wszystko zaczęło się psuć. Małżeństwo nas nie zbliżyło, tylko było ciężarem. Ale to nie miało nic wspólnego z tobą. Nie próbuj się obwiniać. Nie chodziło o twoje narodziny. To my ciągle się kłóciliśmy. Nie umieliśmy ze sobą normalnie rozmawiać. Nie chciałaś zamieszkać gdzieś indziej? Nie myślałaś o przeprowadzce? Wypijmy za twój przyjazd i za dyplom. Świetnie się spisałaś. Nie mamy soli. Lars? Boże, nie patrz tak. Po 70 też można mieć trochę przyjemności. Jesteś młoda i żyjesz tylko raz. Nie wiąż się z mężczyzną, który mówi ci, co masz robić. Nigdy cię nie uszczęśliwi. Nigdy z żadnym nie chciałaś zostać? Albo wyjść za mąż? Nigdy na trzeźwo. Lilith, wyjaśnij sprawę testamentu. Jeszcze im nie powiedziałaś? Gołąbku, nasza miłość warta jest ich kwaśnych min. Ty dupku, słucham? To nie do ciebie. Najpierw powiem im, że nie wrócę. Dopiero potem wspomnę o naszym ślubie. Na pewno przed dniem otwartych drzwi. Miałaś wrócić wcześniej. Czekają na nas dwa mieszkania. Za chwilę oddzwonię. Kocham cię. Mamy kłopot. Złapaliśmy gumę. Tata nie umie wymienić koła. Nie wziął komórki i nie może zadzwonić. To rzeczywiście kłopot. Dziękuję, Marie. Teraz już widać, że nie panuje nad sytuacją. Coś wymyśl. Dziadek pewnie jest zły, bo czeka na drewno. Chce mi zbudować domek. Naprawdę? Mnie domek zbudował tata. Gdzie stoi? Możemy go zobaczyć? Chyba tak. Kiedyś na pewno. Mogę skorzystać z komórki? Wezwałbym pomoc drogową. Ja nią jestem. Nie chcę przerywać ci treningu. Chwila podnoszenia ciężarów na pewno mi nie zaszkodzi. Skoro tak mówisz, pomożesz mi? Idę się bawić. Broniłam dobrego imienia. Lilith to postać ze Starego Testamentu. Pierwsza żona Adama.
Została wypędzona z raju za odmowę podporządkowania się mężowi. Rozumiem. Moja mama ma imię po greckiej bogini płodności. Ciotka Diana po rzymskiej bogini łowów. A babka Iris, która naprawdę ma na imię Helga, po bogini tęczy. Ale niedługo stanie się patronką wolnej miłości. Teraz już się nie dziwię. Walczyliśmy z armią bogiń. Proszę, twój rydwan jest gotów do drogi. Dziękuję. Resztę zrobisz sam. Jasne, wielkie dzięki. Jak mam się odwdzięczyć? Będziesz mi coś dłużny. Dla Blomqvista to zagrożenie. Miłego dnia. Cześć, Marie. W Hiszpanii też złapaliśmy gumę, a sam zmieniłeś koło. Okłamałeś ją. Nie do końca, bo... Zrozumiesz, jak dorośniesz. Cześć, mała. Nie możemy się ciebie doczekać i będziesz boginią nawet z imieniem Greta, Ida albo Muffin. Powiedz mi, pytałaś w banku nasienia o tożsamość ojca? Nie. Wychowam ją z wami, na naszej farmie. Piękniejszego dzieciństwa mieć nie można. Mnie taty brakowało, bo wiedziałaś, że go masz. Ty nie chciałaś poznać ojca? Nie. Obserwacja słoni wykazała, że młode szybciej rosną wśród samic. A co chciałaś mi powiedzieć? Maleńka, twoja mama jest bardzo ciekawska. Zastanawiam się, jak ukryjesz przed nią swoje tajemnice. Opracuj solidną strategię. Nie buntuj przeciwko mnie mojej córki. To Peter Blomqvist. Cześć, Iris. Nasz adwokat już coś przysłał? To wbrew mojej umowie z twoim ojcem. Babciu, w porządku? Chcę zawiadomić twoją babcię, że mamy plany związane z tą działką. A co planujecie? Mój syn Magnus odkrył na dnie morza osadę z epoki kamienia. Tutaj stworzymy park muzeum dla Sztokholmskiego Uniwersytetu. Wszystko jest ustalone. Więc to pomysł Magnusa. Co za drań. Nie możecie tego zrobić. Nasza rodzina mieszka tu od 38 lat. Musicie wiedzieć, że reprezentuję swoją babkę. Będziemy się odwoływać do najwyższej instancji. Do widzenia, Peter. Może z tobą pojechać? To wizyta służbowa, a nie rodzinna. Nie martw się, to panna Larsson, bogini wojny. Cześć. Coś ty za jeden. Bruno? Nazwałeś go Bruno? Tak. Nie mam głowy do imion. Wszystkie moje psy wabią się Bruno. Jak twój Bruno. Napijesz się z nami kawy? Jasper też już wrócił. Ja w sprawie listu, który wysłałeś Iris. Jest moją klientką.
Wejdź mimo to. Słyszałem, że zdałaś z wyróżnieniem. Jestem z ciebie dumny. To u nas rodzinne. Ty się do tego nie przyczyniłeś. Rzadko cię widywałam, a paragrafów nie przekazuje się genami. Usiądź. Chcesz rozmawiać o umowie dzierżawy? Prawnikiem Blomqvistów jestem dopiero od roku. Nie mam umowy dzierżawy. Ty masz? Mir liegt kein Pachtvertrag vor. Hast du einen? Dostanę ją od Iris. Pamiętaj, że od 38 lat nikt jej nie kwestionował, a za budowę ośrodka zapłaciła Iris. To prawda, ale opłata dzierżawna była śmiesznie niska. Iris płaciła punktualnie, ale Hagen zarządził w testamencie, żeby Peter zarządzał całym majątkiem. Nie chcesz kawy? W interesie wszystkich potomków. Kiedy został sporządzony testament? Dokładnie 2 miesiące temu. Hagen był w pełni władz umysłowych? Cóż mogę powiedzieć? Był niedołężny, ale chcę dostać kopię testamentu. Mogę ci udostępnić istotne punkty. Przyślij je do ośrodka. Proszę. Lilith? Zapal. Co za złom. To kopia testamentu. Weź. Miło było cię zobaczyć. Może to powtórzymy? Przedstawię ci swój punkt widzenia. To dla mnie zamknięty rozdział. Naprawdę. Wracając do pytania, gmina będzie silna. Stworzymy miejsca pracy dla młodych. Zbudujemy cudowny archeologiczny park muzeum. Nie stawiamy na przemysł, tylko na... Musimy porozmawiać. Rybołówstwo to już przeszłość. Przyszłością jest turystyka. Zbudujemy obiekty, które przyciągną wielu gości. Nie będzie hipisowskich komun, w których harcuje kilka dziwaczek. Nie masz prawa do tego. Umowa z twoim ojcem jest ważna od 38 lat. Powołamy się na prawo zwyczajowe. Czyli nie jesteś rozsądniejsza od swojej pokręconej babki. Przykro mi, ale zrobię wszystko, żeby pomóc swojej pokręconej babce. Nie możecie wybaczyć swojemu ojcu, że zakochał się w mojej kuzynce Hanie. Takie rzeczy się zdarzają. Chodzi o coś więcej niż o ucieczkę Rudiego i Hany. Za twoich rządów warunki życia w gminie nikomu się nie poprawiły. Poza Blomqvistami. Twoim zdaniem Sankt Anna należy do was. Nasza rodzina trzyma się razem. Nasza też. A poza tym masz tłuszcz na nosie. Wystraszysz swoich wyborców.
Najbardziej nie lubię facetów, którzy kłamią. Wyglądam na takiego? Znowu wódka? Nie, espresso. Podwójne. Nie znasz testamentu Hagena, a mimo to chcesz zająć naszą działkę? Wyjaśnisz mi to? Nie. Testament dostałem dopiero wczoraj. A twój ojciec już opowiada mediom o parku muzeum planowanym na naszej działce. Nie wiem, o czym mówisz. Od ojca dostaliśmy tylko jakąś działkę. Najwyraźniej naszą. Źle coś zrozumiałaś. Muszę odebrać. Anna, nie odchodź. Anna? Halo? Dziękuję. Rozumiem. Po weekendzie przywiozę ci Marię. Ojciec ucieszył się z odwiedzin. Czuję się dobrze. Znasz go. Nigdy nie narzeka. Muszę już kończyć. Wybacz, chodziło o Marię. Niedobrze jest dorastać bez ojca. Doradzę ci tylko, żebyś dbał o córkę. Robię to. Połowę życia spędza u mnie. Czyli wszystko jest w porządku. Przepraszam. Ratusz. Świetna robota. Dziękuję. Jak to wyjaśnię na uczelni? Cześć, Magnus. Co? Liczę na działkę od Blomqvistów. Dostaniecie ją. Ten, na której mieszkają panie Larsson? Rektorat nie zaakceptuje niejasnej sytuacji prawnej. Już dawno wszystko wyjaśniłem. Ciężko pracowałem nad tym projektem. To duży krok w mojej karierze. Teraz wszystko runie przez twoje kłamstwa i właśnie. Uspokój się. Dlaczego opowiadasz o tym mediom? Nie wykorzystuj mojego projektu w kampanii wyborczej. To nie jest czas na kłótnie. Mogłeś pomyśleć o tym wcześniej. Dlaczego tu mieszkamy, skoro ich nienawidzimy? To nie jest nienawiść. Choć naszymi przyjaciółmi nie są. A jak doszło do dzierżawy? Hagen bardzo chciał uchodzić za mecenasa sztuki, a ja byłam jedyną artystką w Sankt Annie. Dlatego oddał ci działkę bez umowy? Dawniej interesy robiło się inaczej. Podpisaliśmy tylko coś na policji. Notariusza tu jeszcze nie było. Masz swoją kopię? Chyba tak. Nie wiem. Iris, to jest głupota. Chodź, przyda nam się chwila relaksu. Posuń się. Mówiłam wam, Blomqvistom nie można ufać. Jak wszystkim facetom. Powinnam była się domyślić, kiedy oddali Hagena do domu starców. Z własnej woli by tam nie poszedł. Bo kto godzi się z własnej woli na dom starców? Pamiętacie, jak na jego urodziny wnieśliśmy bimber? Upiliśmy się i tańczyliśmy. Pielęgniarki też. Facetów najbardziej rozkręcają opowieści o pijaństwach. Namówić ich na rozmowę o uczuciach jest tak samo trudno, jak spotkać w lesie łosia. Teoretycznie to możliwe, praktycznie nie.
Kobiety za dużo mówią. Zwłaszcza o uczuciach. I zawsze wtedy, kiedy człowiek chce odpocząć. Coś się wydarzyło? Nie. Niestety nie. Tylko nie oddawajcie mnie do domu starców. Mamo, kiedy ty wreszcie wydoroślejesz? Ja powinnam? To ty powinnaś wyluzować. Kiedy ostatnio przyleciał cię facet? Mamo, odkąd się zmył zawsze napalony Rudy, Rea wyparła się seksu i miłości. Nie masz o tym zielonego pojęcia. Pora, żebyś zapomniał o swojej byłej. Już dawno to zrobiłem. Jest inna, która mnie przynajmniej nie nudzi. Czyli już z nią spałeś. Do tego na pewno nie dojdzie. Dlaczego? Jest brzydka? Co to za jedna? Czy wy siebie słyszycie? A co z prawdziwą miłością? Kiedy kogoś spotykamy i ciągle o nim myślimy. Kiedy czujemy się dobrze tylko w jego towarzystwie. To wina hormonów. To one nas odurzają. Babciu, nie chodzi tylko o seks. A co jeśli czujesz, że ten ktoś wie, kim jesteś i kim możesz być? Kiedy czujesz, że możesz spędzić z nim resztę swojego życia, nie odczuwając nudy nawet przez minutę. Co to za jedna? Dlaczego jej nie zaprosisz? Przestałbyś się gapić na Lilith i uniknąłbyś kłopotów. Kto to jest? Kończmy już, bo mnie rozsadzi. Mimo, że obniżyłyśmy temperaturę. Może w końcu nam powiesz. Zaręczyłam się. Wezmę ślub. Z mężczyzną. Zamieszkamy w Sztokholmie. Magnus, chodź do nas. Dojdzie w końcu do ohydnej sprawy rozwodowej i doznasz prawniczej porażki. Ale ja go kocham. Nie możesz się z nim zabawić bez konwencjonalnych dyrdymałów? Powiesz, kim jest twój wybranek? Karl. Karl Eriksson, mój profesor od prawa handlu morskiego. Miałam to przez 2 semestry. Profesor Eriksson? Ten piernik? Jest młodszy od ciebie. Nie ja za niego wychodzę. Będzie ci rozkazywać od teraz do końca świata. Kochanie, nie doznasz z nim nawet odrobiny przyjemności. Dziewczyny. Profesor Eriksson? Jest wspaniały. Miły, uczynny. Inteligentny, szanowany. Szczodry, uprzejmy. Czuły, miły, uczynny. To już mówiłaś. Połknęłaś listę zalet? Jest jakaś, której on nie ma? Nie jest dowcipny. Ale dowcipny to nie zawsze jest coś pozytywnego. W końcu się odezwałaś. I jak? Powiedziałam im. Jak zareagowały? Na pewno nie są bezgranicznie zachwycone. Ale to się zmieni.
Tęsknię za tobą, gołąbku. Ja za tobą też. Idzie mój ojciec. Zadzwonię później. Za chwilę? Cześć, gołąbku. Nie nazywaj mnie tak. Wybacz. Tak cię kiedyś nazywałem. Wiem. Co tu robisz? Szukałem cię w domu, ale cię nie było. Pomyślałem, że możesz być w naszym domku. Mam coś dla ciebie. Testamenty Hagena sporządzone z Björnem Reichertem, prawnikiem, który zmarł rok temu. To po nim przejąłem pełnomocnictwo. W porównaniu... Poradzę sobie. Ostatnim testamentem gwarantują Larssonom bezterminową dzierżawę działki. Wiedziałam, że to świnie. Dlaczego to robisz? Dlatego, że jesteś mną rozczarowana, a ja nie chcę, żeby tak było. Nie chcę też, żebyś straciła dom. Lilith, jesteś tu? O cholera. Co tu robisz? Dostałyśmy stare testamenty Hagena. Miałem też nadzieję, że Lilith zgodzi się na kolejne spotkania. Mam się zgodzić? Zostawiłeś nas dla Hany Blomqvist i na całe lata zniknąłeś. Zobaczyłam cię znów, gdy miałam 15 lat. Teraz jest już za późno. To nie było tak. A jak było? Chciałem wyjechać z wami. Dostałem nową pracę i miałem dość waszego plemiennego życia. Rea odmówiła. Wybuchła kłótnia. Dostałem zakaz wstępu na tę działkę. To było bardziej skomplikowane. Wybrałem wersję skróconą. Z Haną związałem się znacznie później. Byliśmy już po rozwodzie. To prawda? Ja odebrałem to inaczej. Inaczej? Czy któreś z was pomyślało o mnie? Zrobiłam to dla ciebie, dla twojego spokojnego dzieciństwa. Bez nagłych zmian, kłótni i bólu. Jak do diabła wpadłaś na to, że bez ojca będę mieć spokojne dzieciństwo? A ty? Pomyślałem, że będzie ci łatwiej, kiedy będę się trzymać z daleka. Wiesz, ile godzin spędziłam w tym durnym domku, czekając na ciebie? Nie ważcie się mówić o spokojnym dzieciństwie. Nie załatwiliśmy tego optymalnie. Nie załatwiliśmy. Przepraszam. I to wszystko? Krótkie przepraszam i mam zapomnieć, że mnie okłamałaś? Naprawdę wierzyłam, że tak będzie dla ciebie najlepiej. Oczywiście. Słonice razem wychowują młode, bez samców. Słoniom to może odpowiada, ale ja nie jestem słoniem. Nie możemy się z nimi pogodzić? Nie masz innej działki? Hast du nicht irgendwo anders noch ein Grundstück? Taka była ostatnia wola twojego dziadka. I spędziły tam niemal 40 lat. Przyrzekłem twojej babce, że pozbędę się tych kobiet najpóźniej po śmierci dziadka. Dlaczego? Nie ma dzisiaj brania. Tu od dawna nie ma brania. Poradzę sobie z nimi. Z nimi nikt sobie nie poradzi. Przyrzekłem to swojej matce. Ona już nie żyje. Ale była moją matką. Znowu to samo. Wściekasz się i odchodzisz. Jak uparty chłopczyk. Znowu guma? Tym razem coś innego. Ojciec się wściekł i mnie zostawił. Rozłam wśród Blomqvistów? A winne są pani Larsson. Siadaj. Tylko żadnych rozmów.
Twoja rodzina nie ma za grosz skrupułów. Mieliśmy nie rozmawiać. Nie rozmawiamy. A gdybyśmy rozmawiali, zdradziłabyś mi, w czym znowu zawiniliśmy? Dlaczego Hagen tuż przed śmiercią zmienił testament? Wyjaśnij mi. Przez lata wyglądało to inaczej. Skąd wiesz? Dlaczego panie Larsson zawsze okazują swoją moralną wyższość? Jesteście w tym dobre. Jestem już prawie po waszej stronie. To nie jest wcale trudne. Traktujesz nas jak mafię. To ty powiedziałeś, nie ja. Dobrze, zamilknijmy. Masz z tym problem? Bardzo chętnie z tobą nie rozmawiam. Ludzie się co do was nie mylą. A co mówią? Że mężczyźni nie są wam potrzebni. Mam wysiąść? Dziękuję za podwiezienie. Zobaczymy się jutro na dniu otwartych drzwi. Przyjdziecie? Zostaliśmy zaproszeni. Niegrzecznie byłoby nie przyjść, prawda? Dla przyszłości. Nie masz pierścionka? Profesor jest skąpy. Moja córka nie nosi pierścionków, bo to symbol zagarnięcia. Mam pierścionek. Gdzie on jest? Zdjęłam. Czekałam na odpowiedni moment. Jesteśmy aż tak złe? Powiedziałeś, że to impreza tematyczna. Tak było napisane na zaproszeniu. Przez nieuwagę wysłałam stare zaproszenie na zlot wikingów, który się nie odbył. Mimo to serdecznie witamy. Nie licz na to, że zrobisz za mnie durnia. Peter, przyjechał agent z Izby Turystyki ze stolicy. Chciałby porozmawiać z burmistrzem. To dla Sankt Anny wielka chwila. Poproszono mnie o przekazanie paniom z Centrum dla Przyszłości Międzynarodowej Nagrody Przemysłu Turystycznego dla najbardziej lubianego ośrodka wczasowego w Szwecji. Dziękuję wam. Jesteśmy zachwycone, że nasz burmistrz nie szczędził sił i swoim wystąpieniem przydał blasku tej uroczystości. To ten twój policjant? Usłyszałem o dniu otwartych drzwi i postanowiłem się pokazać. Jestem Benno. Nie radzę tego jeść. Po karmieniu maluch może mieć od czosnku wzdęcia. Co takiego? To prawda. Policja udziela teraz porad macierzyńskich? Skąd pan to wie? Jestem tylko dobrze poinformowany. Ale nie jest pan świrem, który zakochuje się w ciężarnych? Oczywiście, że nie. Ale może Diana chce wam powiedzieć coś ważnego? Owszem, chcę. Chcę powiedzieć coś ważnego. Wybrałam już dla niej imię. Nike. Wspaniale. Cześć, Lars. Rozejrzę się. Jeszcze nigdy tu nie byłem.
Gratuluję paniom. Ciekaw jestem, czym przykupiły panie izbę turystyki. Jeżeli my coś dostajemy, to tylko w uczciwy sposób, nie tak jak po niektórzy współobywatele. Wiedz, że w tym roku będę się ubiegać o urząd burmistrzyni. Bo cóż to za wybór bez kontrkandydata? Nasi obywatele potrzebują kogoś uczciwego. Ktoś musi go pokonać. Świetnie, skarbie. Kampania już się zaczęła. Dlatego potrzebne mi ulotki, plakaty. Pomożemy ci. Ale nieodpłatnie. A jaki masz program? Wyglądasz bardzo groźnie. I jestem groźna. Zdaniem pradziadka Hagena jestem drugą najgroźniejszą dziewczyną w Sankt Anie. Zdradził ci, kto jest pierwszy? Nie pamiętał. W ostatnim roku zapomniał wiele rzeczy. Pokażesz mi swój domek? Obiecałaś. Dobrze, ale najpierw zapytamy tatę. Możemy zobaczyć mój domek? Idę o zakład, że Peter nasłał Magnusa na Iris. Idę o zakład, że to robota tych cwanych bab. Zniechęci Magnusa do projektu. Są odrażające. Nie cofną się przed niczym. Bawią się samotnym, porzuconym facetem. Nie widzisz, że on się nią bawi. Próbują przekabacić Lilith. Nie pozostaje nam nic innego, jak przyjąć Karla do rodziny. Teraz pójdziesz sama. Daj hołm. Powiedz, zgodziłbyś się, żeby twoja córka cię nie widywała? Musiałbym być pewien, że tak będzie dla niej najlepiej. Zrobiłbyś wielki błąd. Dziecko wszystko bardzo przeżywa. Nasz rozwód nie miał nic wspólnego z Marii, ale ona zrozumiałaby to za późno. Dlaczego nikt poza nami się nie przebrał? Bo wiedzieliśmy, że i tak ukradniesz nam show. Tata i ja często tu nocowaliśmy. Bałaś się? Nie. Ty się boisz przy tacie? Były tu dzikie zwierzęta? Tata zobaczył raz wspaniałego łosia. Obudził mnie, żeby mi go pokazać. Powiedział, że już nigdy nie opuści mnie szczęście. Sprawdziło się? Masz dużo szczęścia? Nie wiem. Tam jest łoś. Tam naprawdę był łoś. Nie powinnaś kłamać. Nie kłamię. Przepraszam za podpalanie dekoracji. To się zaczęło od zakładu. Namówili nas do niego ojciec i wuj. Nils i ja chcieliśmy się popisać. I podpaliłeś wszystkie dekoracje, a ja budowałam je przez tyle tygodni. Wyglądały trochę głupio. To był mysi pałac. No właśnie. Podpalaczem był Nils, ale obiecałem, że go nie wydam. Dlatego do internatu trafiliście obaj. Twoja matka robiła wszystko, żebyśmy wylecieli ze szkoły. Z podpalenia mysiego pałacu zrobiła akt terroru. Skąd mam wiedzieć, że teraz nie kłamiesz? Zaufasz mi? Muszę odwieźć Marii do jej matki. Kiedy wrócę, pokażę ci, jak żyli nasi praprzodkowie.
könnte ich dir gern zeigen, wie unsere Vorfahren vor 9000 Jahren so gelebt haben. Żeby mnie przekonać, że trzeba ich wskrzesić w naszym ośrodku? To łamiesz sobie na tym zęby. Hey, Diana. Hey. To był udany dzień. Bądź ostrożna, Blomqvistowie się tobą bawią. Wybrali Magnusa, żeby cię oczarował. Co wy? Jestem zaręczona z Karlem. Przestańcie kombinować. Do tego trzeba być inżynierem. Z czym masz problem? Potrafisz bez zmrużenia oka rozmontować samochód. Musisz nam pomóc. Babcia i Hagen podpisali w obecności ówczesnego szefa policji oświadczenie. Musimy je zdobyć. Zapytasz swojego przyjaciela w mundurze? Benona? On nie jest moim przyjacielem. Zapytasz go mimo to? Obecny szef policji przyjaźni się z Blomqvistami. Jeżeli coś wyczuje, nie wyda nam dokumentu. Diano, ja byłam nawet u ojca. Ty poprosisz kogoś, kto jest ci obojętny. Dlaczego od razu obojętny? Hej. Coś z dzieckiem? Nie. Chcę cię prosić o przysługę. Potrzebne nam coś z komisariatu. Usiądź. Zmieścisz się? Potrzebne mi kopie oświadczeń, które Iris i Hagen złożyli przed laty na policji. Nie chcemy, żeby dowiedzieli się o tym Blomqvistowie. Zobaczę, ale niczego nie obiecam. Jakie to piękne. Chcę coś mieć dla dziecka. Benno, nie tak się umawialiśmy. To prawda, ale nie wiem, dlaczego się zgodziłem. Byłem pijany. Kiedy cię pytałam, byłeś trzeźwy. Czułem się samotny. Kilka nocy z tobą wydało mi się dobrym pomysłem. Powinnam była się zgłosić do banku nasienia. Chyba tak. Ale oni nie są tak tani jak ja. Przykro mi, ale od początku mówiłam, że chcę wychować dziecko sama. Jak moje siostry i matka. Tak jest najlepiej. A ojciec nic nie znaczy? Dzieci potrzebują ojca. Nie chcę związku, ale chcę, żeby dziecko wiedziało, że jestem jego ojcem. Nie rozumiesz tego? Wybacz. Nie powinnam była przychodzić. Półtora kilometra przed siebie i do dna. Tam mieszkali nasi przodkowie? Chyba tak. Blomqvistowie i Larsonowie rzucali się sobie do gardeł. To już trwa 9000 lat? Trzeba by wyrwać się z tego kręgu. Jak myślisz? Więc jak? Gdzie są twoje znaleziska? Mogę? Dla tych kilku kamieni mamy opuścić dom? Zmieścisz je spokojnie w tej szopie. W morzu czeka mnóstwo innych kamieni. Odtworzymy z nich wioskę. Wygra tylko jedno z nas, prawda? Zależy, jak rozumiesz słowo wygra. Przez ostatnie lata byłyście dla mnie wiedźmami z Sankt Anny.
o ile o was myślałem. Ale nie myślałem nigdy. Teraz nie mogę przestać myśleć o tobie. Jetzt kann ich nicht mehr aufhören, an dich zu denken. Zignorujesz to? Przepraszam, zaskoczyłeś mnie. Jesteś Blomqvistem. A ty Larsson. I co? Powiem ci coś ważnego. Teraz nie mów nic. Spanish lullabies, the sweetest sadness in your eyes, clever trick. Hey. I never wanna see you unhappy. I thought you were the same. Chodź, bo znowu ci ucieknę. Przepraszam. Weź go sobie. Zaczekaj tu. Gdzie reszta twojego klanu? Będzie nalot na miotłach? Robią zakupy. Wiedźmy też muszą jeść. Magnus? Widzisz? Tęsknisz już teraz. Pijąc piwo, nie musimy rozmawiać, prawda? Zadziwia mnie, jak szybko wyczuwasz się w psychikę przeciętnego faceta. Powinniśmy byli jednak porozmawiać. Cześć, gołąbku. Co tu robisz? Pan? Magnus Blomqvist. Z wrogiego klanu. Karl Eriksson, narzeczony Lilith. Ja... Rozmawialiśmy o umowie dzierżawy. Muszę już iść. Miłego dnia. Magnus. Dziękuję. Nie tak miał wyglądać straszny Blomqvist. A teraz poznasz mój klan. Karl. Przyjechał Karl. Karl ist gekommen. Ist das świetnie, großartig? Prawda? Cieszę się niewymownie, że mogę panie poznać. My też. Słyszałyśmy o panu dużo dobrego. Że jest pan mądry, miły, uczynny i wprost idealny dla naszej Lilith. Chodźmy do środka. Co to jest? Ma się udusić waszą życzliwością? Czyżbyś tego chciała?
Nie wiem, dlaczego się bałaś, czy twoja rodzina mnie zaakceptuje. Były czarujące, gołąbku. Nie nazywaj mnie gołąbkiem. Zawsze to robiłaś. Przepraszam, jestem trochę spięta. Sądzę, że mnie zaakceptowały. Inaczej by mnie tu nie zaprosiły. Zaprosiły cię? Wczoraj wieczorem zadzwoniła do mnie twoja babka. Dzień dobry. Dziwny ten wasz zachwyt Karlem. Chcemy twojego dobra. Możesz znów nosić swój pierścionek. Jak poszło z Benonem? Nie może nam pomóc. Dlaczego? Bo nie może. On jest ojcem. Nike. Co dalej? Nie pozwolę mu odgrywać tej roli. Dlaczego? Bo szybko go znudzi, a on ucieknie. Tobie było bardzo ciężko i ciągle o tym pamiętasz. Muszę ci coś powiedzieć. Wszystko nagle się pokręciło. Straciłam głowę i go pocałowałam. Właściwie on pocałował mnie. Magnus. Przepraszam. To się już nie powtórzy. Obiecuję. To normalne, gołąbku. Ślub zawsze oznacza zdenerwowanie. Co to jest? Nie wiem. Coś dla dzieci. Do zabawy. Chodźmy dalej. Chcę zobaczyć. Przepraszam, zadzwoniła moja córka. Zgubiła ulubioną klamrę do włosów. Obiecałem, że jej poszukam. Przepraszam, szukam czegoś, co zgubiła moja córka. Udanego spaceru. To musi być popularne miejsce. Chodź, idziemy dalej. Cześć, Iris. Nie do wiary. Kopę lat. Dobrze wyglądasz. Czego chcesz? Porozmawiać z Lilith. Służbowo. Rozmawiajcie. To dotyczy nas wszystkich. Peter znalazł duże braki w płatności dzierżawy. Przez 4 lata nie było wpływów. Chcę, żebyście zapłaciły. Erikson, miło mi pana poznać. Holgersson, mnie pana również. To jest Rudy, mój ojciec. Miło mi. Jestem narzeczony Lilith. Nie liczy pan na to, że poproszę pana o jej rękę? Jesteśmy winni Blomqvistom pieniądze. Ile? 600 tysięcy koron, gołąbku. Ty nie musisz płacić, gołąbku.
Hagen zdecydował, że nie muszę tego spłacać. Możesz to udowodnić? Musisz znaleźć te dokumenty. Teraz. Proszę. Naprawdę jest. Widziałam Łosia. Piękna sztuka. To znowu ty? To znowu ja, ale tym razem nie mam dobrych wieści. Nie po raz pierwszy. Poszukam w swoich pudełkach. Pomogę ci. Widział pan już Łosia na wolności? Jest tam. To niesamowite przeżycie. Chętnie go zobaczę. Rudy, jest mi bardzo przykro. Chyba jednak tak było najlepiej. Ostrożnie. Nie mów, że w środku był porządek. Wszystko tu jest. Gdzieś w pudełkach. Zostawmy to. Chcesz wszystko stracić? Pieniądze też? Stać nas na to? Poproszę. Poproszę. To jest Hagen? Wybacz, ale wódz Blomqvistów nie wygląda na twojego wroga. No i się wydało. Kochałaś Hagena Blomqvista? Chyba tak. Złamał mi serce. Mężczyzna złamał ci serce. To było dawno temu. Dzień dobry. Znalazłem to, czego potrzebujecie. Były szef wszystko gromadził. Dziękuję. To mi bardzo pomoże. Diana gdzieś tu jest. Dała mi do zrozumienia, że nie chce mnie widywać. Cholera. Babciu? Dobrze się domyślam? Spójrz. To dzieło mojej sekretarki. Parki muzea z całego świata. Są wspaniałe. Zapomnij o tym. Zawiadomiłem uczelnię, że nie dostaniemy działki. Co zrobiłeś? Odbiło ci? Ta Larson zawróciła ci w głowie. Nie o nią chodzi. One zrobią wszystko, żeby zatrzymać ziemię, która im się nie należy. O wilku mowa. Witam panów. Wyszło na jaw coś, co wszystko zmienia. Cieszę się, że odzyskałaś rozsądek. Spójrzcie na to. Zrozumiecie, dlaczego Hagen przekazał Iris działkę. Spójrzcie też na to. To zapewnienie z mocą przyrzeczenia poświadczone przez byłego szefa policji. Hagen został uwolniony od wszelkich zobowiązań wobec dziewczynki urodzonej 10 marca 1979 roku. W zamian za to oddał w nieograniczoną czasowo dzierżawę działkę zwaną obecnie dla przyszłości, za odpowiednią opłatą. Ciotka Diana urodziła się 10 marca 1979 roku. Niezłe z was kombinatorki. To największa bzdura, jaką widzieliśmy. Uznając to za bzdurę, pozbawiacie czci swojego dziadka i swoją przyrodnią siostrę. A działki nam tak po prostu nie odbierzecie. Nie myślałem, że tak nisko upadniecie. To jakiś żart. Ona ma rację. Wiedziałem o tym romansie. Nie wiedziałem tylko, czym dziadek się zabezpieczył. Pamiętam tylko, że bardzo bałem się o mamę. Znalazłem ją leżącą na podłodze. Połknęła jakieś tabletki. Zabrali ją do szpitala. Oświadczyłem ojcu, że nigdy mu nie wybaczę, jeśli mama umrze. Yeah.
Obiecał mi, że wszystko załatwi. Szkoda, że nie wiedziałam. Może Hagen byłby dobrym ojcem. Ty tutaj? Tak. Lilith kazała mi tu przyjść. Zawsze myślałam, że odszedłeś, ponieważ mnie nie kochałeś. Dzieci biorą wszystko do siebie, nawet konflikty dorosłych. Dopiero teraz dotarło do mnie, że to nie moja wina, że nie popełniłam błędu. Nigdy o tym nie rozmawialiśmy. Powinnam cię znienawidzić za te kłamstwa. Chcę was tylko zapytać, czy moglibyśmy zacząć od początku? Razem. Sądzę, że wszyscy jesteśmy teraz mądrzejsi. Byłoby wspaniale. Nie wiem, czy zmieni się nasz stosunek do Blomqvistów, ale domu nam nie odbiorą. Dobrze, że już po wszystkim. Lilith czekała na wasze błogosławieństwo. Miło było was poznać. Posłuchaj głosu serca. Nie kieruj się zawsze rozsądkiem jak ja. Udało się, prawda? Jedźmy już do domu. Ja zostaję. Słucham? Nie byłam pewna, czy tego wszystkiego chcę. Ale wielbiłeś mnie tak bardzo, że wymyśliłam sobie swoją miłość. Gołąbku, o czym ty mówisz? Troszczysz się o mnie jak ojciec. To mój błąd, bo tęskniłam za ojcowską miłością. Porozmawiam o wszystkim w domu. Nie jestem ani twoją córką, ani twoim gołąbkiem. Nie widzisz, kim naprawdę jestem. Nie wydaje mi się, że możemy zostać razem na zawsze. Chodzi o tamtego faceta? Dzięki niemu zauważyłam, że naszemu związkowi czegoś brakuje. Przysięgłam sobie, że zawsze będę szczera i dlatego musiałam ci to wyznać.
Jesteś jak twoje zdziczałe krewne. Gardzicie mężczyznami. Chcecie radzić sobie bez nas. Czuć pełną swobodę. Przekonałam się tu, co oznacza brak szczerości wobec siebie i innych. Przykro mi. Dziękuję i do widzenia. Co się dzieje? Urodził się chłopak. Lekarze to głupcy. Nie można wierzyć ani im, ani USG. I co, młodzieńcze? Trochę się tu zmieni. Jedno wiem na pewno, mój kuzyn jest słodkim dzieckiem. Chłopak? Boże, wszyscy zdrowi? Chłopcy też lubią słonie? Jestem tego pewna. Gratuluję i dziękuję za wiadomość. Tutaj jest twoje miejsce, tato. Nasz Bobas. Czy on nie jest cudowny? Jest. Muszę wam coś powiedzieć. Nie będzie mieć na imię Apollo ani Zeus. Tylko Hagen. Jeśli chcesz, wybierz drugie imię. Nie wiem. Apollo i Zeus brzmią świetnie. Przybyli trzej mędrcy ze wschodu. Dzisiaj jest ich czterech. Ale czy mądre jest to, że przyszedłem? Szybcy jesteście. Kiedy szpiedzy donieśli o położnej, wszystko stało się jasne. Mama i dziewczynka dobrze się czują? To jest chłopczyk, czyli kolejny Blomqvist. Larsson. Hagen Larsson. Wejdźcie, obawiam się, że to już wydarzenie rodzinne. Cześć, Diano. Drobnostka dla ciebie. Chcemy powiedzieć, że przepiszemy tę działkę na Dianę i dziecko. Wszystko zostanie w rodzinie. Dziękujemy. Jesteście bardzo hojni. Ale i tak nie zdejmę swoich plakatów. Mam zamiar uczciwie cię pokonać. Na tym polega demokracja. Ktoś w końcu musi być opozycją. Zgadza się. Przygotuj się na to, bo urząd burmistrza obejmę ja. Co będzie z twoim muzeum? Powstanie w Strandbo i tam się przeprowadzę. Wybacz, że nie powiedziałam ci o narzeczonym.
Tak, zataiłaś to. Ale gdybym wiedział, nie byłoby tak przyjemnie. Aber wir hätten nicht so viel Spaß zusammen gehabt. Hätte ich's gewusst. Narzeczonego już nie mam. Nie musisz od razu reagować, ale chciałam, żebyś to wiedział. Po prostu. Obawiam się, że muszę zareagować. Bardzo mi przykro. Karol był totalną pomyłką. Nic już nie mów. Co zrobimy z tą bandą? To już teraz dwa klany. Uciekniemy i założymy w lesie własne. Czy w Strandbo jest kancelaria adwokacka? A nawet jakby była, konkurencja ożywia interesy. Wersja polska Toja Studios na zlecenie Mainstream Networks. Tekst Piotr Dobrzyński. Czytał Remigiusz Fladrowski.